Hej, hej, witam i zapraszam na 25. odcinek Dzikich Orków i Wurcaga. No i tak, słuchajcie, oblegam już górę Gumbat i tutaj z automaciku bez problemu to krasnoludom zdobędziemy. Tutaj Azach ma jakiś awans, już 30. poziom Losbiuny chcemy oczywiście. Tu zaraz sobie to zdobędziemy. Tu jakaś armia krasnoludów się przedarła, ale ja tutaj sobie górę z Quickhorn ubezpieczam, idzie maczuga. Tutaj robię nową armię po to, żeby tych czarnych orków troszkę zwerbować. Tu jest jeszcze jakaś armia, ale widzicie, że te armie nie są potężne, sami długobrodzi. Teraz tak, tu Akendorf odbiłem od elfów, no i Grimgor przygotowuje się tutaj do ataku na Migdal von Galbarak. To zostawię elfom, niech oni tutaj będą buforem dla mnie z wampirami. I pojechałem już tu, słuchajcie, troszeczkę Asgogiem Matorkę i zdobyłem Karakan Gazar. No i dalej zaraz pójdziemy sobie na elfę. I tak, no miałem się zastanowić, czy pójdziemy na wampiry, czy na elfy. I wygląda na to, że elfy najpierw muszę trochę pojechać, bo mam tutaj z nimi długą granicę, która jest niebezpieczna i mogą tutaj szybko jakieś armie do mnie przesłać, które będą dla mnie dużym problemem. A z wampirami jest dużo łatwiej, bo ja się tutaj w górze Gundbad zabunkruję i jedyne przejście będą miały tu i tutaj od północy, więc z wampirami będzie dużo łatwiej się bronić, więc na razie ich nie ruszam, a będziemy sobie rozpracowywać teraz leśne elfy powolutku. No oczywiście jak wampir się nadarzy coś, żeby wampiry tutaj utłuc, to tak sobie zrobimy. Tutaj ile jest miast w tej prowincji? Jakbym zajął to i to, to już bym miał całą prowincję tu. Ale może być to ciężej bronić. Właśnie zastanawiam się, czy iść tu, czy tutaj zworak. Mam chyba w ogóle misję na to, żeby zworak miażdżyć i palić. Tak, zniszczyć tą osadę. A gdzie jest ta armia? Aha, właśnie, to maczuga poszedł tu, ale on zaraz go sobie pewnie wrócimy. Tutaj właśnie przypomniało mi się, żeby to już mogę zniszczyć i zrobić tutaj, o, tu kasę potrzebuję zrobić. Tu zrobimy kasę, znaczy budynek, który przynosi kasę. Barak War możemy rozbudować i to koniecznie sobie zrobimy. No i dobra. Azak ma ła. Więc wydaje mi się, że spokojnie, on ma potężną armię. Czarne orki, cztery dybyściaki, no to jest jakaś śmieciówka. No ale mamy Pańczą Królową, Kolosal Squiga, dwie wywerny i dwa trole kamienne, więc spoko. Staniemy sobie chyba tu, no i zobaczymy, co elfy będą kombinowały. Tak, podejdziemy tu. To właśnie zaraz za mną podsunie. A ja tymczasem pójdę z pryciarzem. No patrz, jest tu też blisko. Łocie, jacie! Ale fajnie, że te kamienne używa tych jednostek. No widzicie, tutaj elfy mają backup w razie jakiejś sytuacji, więc muszę uważać, muszę się przygotować do tego. Szybko te krasnoludy mieć z głowy. No i właśnie teraz sobie tu zrobimy na górę Gumbata atak. To już robimy z automatu. Mam nadzieję, że nic nie straciłem. Kurde, dwa działdy beściaków. Ja pierdzielę. No trudno. Uzupełnimy sobie to. Trudno się mówi. Łupienie i przejmowanie. No, jakaś orka będzie. Dobra. O, fajne. Aha, przerażająca maska UE. To zaraz komuś damy. I awansuje nam Nagbat. Co ty możesz mieć? Ty może bądź takim... Aha, bo to może latać, więc zróbmy sobie to. Dobra. To
tą armię fajnie by było przyblokować, żeby ona mi nie uciekła. Mamy dużo kasy, więc możemy poszaleć. To jest w ogóle Ungrim, patrzcie. Sukces, pięknie. Aż sobie zapiszę. No szkoda, że te debeściaki mi się padły, no ale trudno się mówi. Tu na razie nic nie mamy, więc tu już o, na czwartym poziomie, no to to jest cudownie. To oczywiście co, nie będę miał debeściaków, niestety. Dzikich orków. To nie kupa błyskotek i jaskinia świecidełek, czy jazda? Trole tu będą? Nie, trole są właśnie z tego budynku. To będzie... O, dobra. Przychody i przychody, dobrze. Bo z kasą już jest słabiutko, a jeszcze jak mi się te dzikie orki tutaj zrobią za dwie tury, to będzie jeszcze gorzej. Dobra, Wurcak trochę podkosił. Ja tu straciłem tak naprawdę... Dobra, to nie straciłem, to nie straciłem, najważniejsze i to nie straciłem. Tu już na złocie mamy łuczników, ale debeściaki miałem, no wszystkie debeściaki tu straciłem. Miałem 6 oddziałów, 5 straciłem. Trzeba i trzeba będzie dowerbować te oddziały. Co tutaj werbujemy? Trole mamy. Co mógłbym coś tu usunąć? Debeściaki dzikich orków musi mieć ten. Boże, jak on się nazywa? Wurcak, no bo on ma tańsze te jednostki. Tu sobie zróbmy tak. Zwerbujemy sobie bohatera tego. A tym tego wyślemy tu. Piłuje się. Dobra, i ten mi tu będzie kurzawa ręka. On podwyższał zysk, bo ma taki trade. No i zobaczymy. Jeszcze coś sobie zrobimy. Coś my możemy tu dać już. A ma, nie, miej to. Ja do szarża tak zwarciu. To miej. No już mam tego towaru trochę. A niech ma to. To muszę dać komuś zaraz. Kula ognia, to może być przydatne. Kula ognia może by tu Wurcagowi dać. Albo Azagowi, temu latającemu któremuś. To by było dobre. Kulę ognia damy Azagowi chyba. Niech ma to. No i tutaj mniejszenie chaosu. I jego sobie przestawimy tak. Przestawimy sobie do Ekrund. O, kosz werbunków. To i... Aha, on nie będzie mógł werbować. To przypiszę go do armii, wiem. Do tego, co jest na południu. Koszt werbunków... To nie... No i to już możemy... Wszyscy to mają, więc to już jak leci dajemy. No tak. Dobra. I co? No i zobaczymy. Zobaczymy, co tu się wydarzy dalej. Ty już się ruszyłeś? Nie, ty się jeszcze nie ruszyłeś. Ty podejdź na razie tu. Ty podejdź tu. A tobą bym zwerbował tych dzikich orków już Wurcagowi. 4 oddziały bym mu zwerbował. Tak.
Tylko najpierw tego agenta tutaj dajmy, więc tobą przesuńmy się tu. I ten agent tu zaraz przyjdzie. Powinienem go w Dokka raz tutaj dać. I to jeszcze muszę dać i kończymy turę. A, przeblazak morderca, który to jest? Tu, awansik. Dobrze. O, to może być fajne. I teraz. No właśnie, łatwo będzie Asgoga ubezpieczać. Górskie sale. Łakrzywego księżyca. Gdzie mi plądruje? Tu mi plądruje. No dobrze. No i dobra, teraz jak ugryźć te krasnoludy dalej? Tu oczywiście to szybko. Tu jest jakaś armia. Aha, tu się ła. Dobra, na razie to zostawmy. Tu zaraz wrócimy i się nad tym zastanowię. Idziemy teraz tym agentem tu. Zobaczymy, czy tu jest jakaś armia. Tu jest jakaś słabiutka armia. A mnie interesuje, gdzie to są wampiry, dobra. Teraz Grimgor. Weź ty się przeteleportnij tu. Tu, żeby cię nie zaatakowali. O. Dobra. Pewnie Ła też tutaj fiknie. Tu w ogóle mam misję dla Wurcaga. Prostur kościanego drewna. Bitwę. Ale najpierw muszę odbudować armię mu. Uzupełnić. Czy my tutaj chcemy coś? Może uzupełnianie jednostek na razie zróbmy. To jest niedrogie. Ty werbujesz do beściaki dzikich orków. Nie, nie, jeszcze nie. Przepraszam. A jak tu jest? Plus jeden, strasznie, to jest tym ładem publicznym słabo. Dobra, ty lecisz tu i dopiero jak ty dojdziesz, to będziemy tutaj robić dalej. A ty możesz już tu po drodze działać nawet. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Czy coś mamy do zbudowania? Tu nie. Tutaj mamy, ale tutaj to ja nie chcę tego rozbudowywać wcale. To... Tutaj mogłoby być to, chyba byłoby lepiej, a to zburzyć. Tak. Ale co, posłuszeństwo? Tak, to możemy tak zrobić. Czyli to dajmy tu. Nie to, nie to. Tu są ci georki? Tak. Ale ja chcę to. To. A to zburzymy. Teraz tu mieliśmy zbudować coś. Dobrze pamiętam, tu. O, w górze Squeakhorn i tu chcemy to możemy rozbudować. No i teraz co robimy? Aha, jeszcze się zabawmy tutaj Asgogiem, przepraszam. Co jest w zworaku? Tu jest bardzo tu jest troszeczkę driady. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest blisko. To są jakie jednostki? To są dobre jednostki. To są słabe, to są słabe, to są dobre. To są dobre i drzewiec jest bardzo dobry. Na piątym poziomie to jest, a tu jest na szóstym.
Duże jazdy. Ale mało łuczników. No myślę, że sobie poradzimy. Myślę, że sobie poradzimy zdobyć. A ile jeszcze mamy? 7 tur. Może by się tu przesunąć. Bo nie wiem, boję się, że to ła, kurde. Pójdzie jakoś głupio. Podejdźmy tu. Nie chcę też, żeby w bitwie... Dobra, sejwniemy tu. Mógłbym już od razu skoczyć, ale boję się, że tu ła... No dojdzie niby tu, ale boję się, że nie dojdzie. Podejdźmy na razie tu. Możemy podejść tu. Troszeczkę... O! Tak, żeby pobląd... Kurde, zasłania skrzydłem. O! Let's go. I teraz jak zrobię to... O właśnie, to troszeczkę poplądrujemy, zawsze coś. Dobrze, 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 podpuszczamy ich. Dobra, dobra. No i teraz zajmijmy się tymi krasnoludami tutaj. Poczekamy, niech on tutaj sobie siedzi chyba. Szybciej sobie uzupełnimy jednostki. Tutaj też. Bym mógł dowerbować mu na wszelki wypadek. Ale ja nie chcę tego werbować. Jak już to to... No, zwerbujmy, zobaczymy. Tak na wszelki wypadek. Kasę mam, nie muszę się o to martwić. No i dobra. I kończymy turę i zobaczymy. To niestety. Tak, to nic nie poradzimy na to. Grunt gnie, jego filary tu są. Zawsze się mylę w tym, widzę. Wampiry serwer nie chcą pokoju, nie ma mowy. Czy oni tam chcieli 10 tysięcy mi za to dać? Ciekawe. Ja bym tym wurcagiem się już stąd wycofał. Jest ła, podeszło, dobrze. Hersztorku. Maczuga. Super. Wędrujące głąby. Wielka wędrówka w plemion. Posłuszeństwo, plus wszyscy rozumiemy. Nie, ja chcę posłuszeństwo chyba, tak. Szczególnie we Krunt chcę duże posłuszeństwo mieć. No patrzcie, a ten cwaniak tutaj stoi i się nie chce ruszyć. No dobra, ale jednostki mamy już uzupełnione, więc teraz sobie do niego powoli podchodźmy. Zabijmy tego. Pięknie. Dobra. I teraz jak to tutaj zrobić? To niech się uzupełnia.
Dobra, mamy czarne orki już. Dobra. To idźmy w takim razie tu, do wórca Gamy Pierwsi. A ty leć już tu, do Grimgora. Chociaż... Zobaczmy, co tu się dzieje. Tu jest nic. Kurde, jak on tu się wolno rusza. Przejdźmy tu. O, tu mają jeszcze dębowy młot. Dobra. Dobra, my zdobywamy to. O, pięknie. Wąsik. A tak warciu ma duży bardzo. Premię do szarży chciałbym mu. Siła broni. Tu może być duże. Dyscyplina plus 2. Pancerz, albo zwiększyć pancerz. A co ty masz tutaj? Czas leczenia na gwatak. To nie. O, to. Tak, to jest na dłuższą metę przydatne. No i tu sobie rozbudujemy to. Okej. Tak, i teraz zrobimy taki manewr. Zaraz, gdzie on się tu ruszał? Tu do granicy, więc ty stań tu. Tu się przyłącz tu. Dobra, i ja muszę się przerzucić teraz z powrotem tu. Bo i tak nie mam co werbować teraz tych debeściaków. Bo on musi tu siedzieć w tym mieście. Żeby ten ład publiczny się szybciej podwyższał. No i teraz czy my przerzucać tutaj tego, żeby mieć z tymi krasnoludami i je pojechać ładnie już dalej, czy te trzy armie mi wystarczą? Tu mam w sumie trochę mało tych armii, ale Wurcaga poślemy tam chyba. No dobra, leć tu. Zobaczymy. No i tu przydałoby się... Dobra, popodsuwajmy się trochę w tym kierunku. Te dwie armie chyba mi wystarczą. Tak. I tak. A Wurcagiem wleziemy do góry. O. Dobra. Ty się ruszyłeś? Tak, ty już zabiłeś. Ty już się ruszyłeś. Tu mamy agenta do ruszenia. No tu przejdźmy. O, patrzcie, tu wampiraż tutaj doszły. Dobra, tu mamy też agenta. Ty idź tu. No i tu elfy nic nie mają. No proszą się strasznie o wielkie lanie. Tak też zrobimy. Dobra. Dobra. Pobudowane. To nic nie możemy. To nic nie chcemy. Tu Karak 8 szczytów się rozbudowało. Szamana. Tak z tyłu to ja nie potrzebuję tych jednostek. Mógłbym tu. Tu jest też posłuszeństwo na wysokim poziomie, więc też się nie opłaca i tu już nie ma co budować. Nic tutaj ciekawego nie ma. Chyba, że może to przyspiesza jakoś badania.
Chatka szamana to nie warsztat. Nie przyspiesza, więc nie ma sensu. Dobra. Koniec tury. Ła, tam dowaliło. Łażą te krasnoludy w tej weftę. A tu co robi Imperium? Czy ja się ruszyłem tu? Nie ruszyłem się. No dobra. Misja przydzielona Durtu. O proszę. Durtu jest teraz tutaj. Błyskający proporzec. Pff. Dupę se wsadźcie to. Dobra. Ill-considered.